Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Co złego, to nie my, o tak chcieliśmy rozpocząć, ale to oczywiście kawałeczek utworu Zbigniewa Wodeckiego, którego będziemy przypominać cały ten wieczór. Będziemy przypominać jego muzykę, będziemy przypominać jego postać, wizerunek za nami, ale myślę, że wszyscy go pamiętamy, bo przecież tak niedawno odszedł. Ale będę też przypominał Zbyszka anegdoty, czyli tego Zbyszka wesołego, który opowiadał dowcipy, który był blisko ludzi, a zawsze był blisko ludzi. My dziękujemy, że wy jesteście blisko nas, blisko Michała, że jesteście wrażliwi na muzykę. Dziękuję, że jesteście wrażliwi na cierpienie i na to, żeby pomagać innym. To dla nas zaszczyt, że możemy tutaj w Myślenickim Mokisie przedstawić państwu repertuar Zbigniewa Wodeckiego. Dobry wieczór. 26 listopada, poniedziałek. Ten wieczór był chłodny, ale nie tutaj, w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie zebrały się osoby, którym na sercu leży dobro drugiego. Odbył się bowiem koncert charytatywny ku pamięci Zbigniewa Wodeckiego. Koncert, którego celem jest pomoc w chorobie Michałowi Bruździe. Michałowi, który jest 18-latkiem, ale zmaga się z ciężką chorobą. Opowiadaj, nikt nie opowiada tak. Choć bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź naprzeciw, niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle prawdy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty Karolina zorganizowała świetny koncert, ale taki koncert, który łączy nie dość, że pamięć o Zbigniewie Wodeckim, to również łączy to, co najważniejsze, czyli dar serca, pomoc drugiemu człowiekowi w takiej trudnej sytuacji życiowej. Powiedz sama, jak po koncercie, jakie emocje tobie towarzyszą, co w tym momencie czujesz? Ja przede wszystkim jestem bardzo wzruszona frekwencją. Nie spodziewałam się aż takiej ilości osób. Ten koncert wyszedł dość mocno, spontanicznie. Cieszę się, że myślenicka publiczność przychodzi na takie koncerty i przychodzić będzie, mam nadzieję, bo to jest pierwszy koncert charytatywny, koncert dla Michała. Dzisiaj graliśmy, ale to nie jest ostatni. Także ja jestem bardzo mocno wzruszona wszystkim, i chłopakami, i chęcią pomocy, i ludźmi, którzy tutaj mieszkają, przychodzą. Więc jest dla mnie to budujące, że organizuję akcje charytatywne już od dawna, ale ta była dla mnie szczególnie ważna, ponieważ kocham twórczość Zbigniewa Wodeckiego, pokochałam Michała, jak go pierwszy raz zobaczyłam. Jest naprawdę chłopakiem, który daje nam taką wiarę i siłę w to, że można pomimo wszystko. I tym też się kieruję, prowadząc takie akcje charytatywne. Z tobą chcę oglądać świat. Wśród wysokich błądzić traw. Wtedy to wszystko to co widzę, czuję, naprawdę jest. Kwitnie sad, powiał wiatr, tak jak śnieg sypnął kwiat. Wszystko to naprawdę jest. Z tobą chcę oglądać świat, jaki piękny księżyc patrz. Widzisz to co ja, jakie to jest proste. Wystarczy być jaki śpiew, jaki ptak, jaki śpiew, jaki ptak. Wszystko to wszystko w nas. Jak zawsze ten koncert nie odbyłby się bez pomocy kilku osób, kilku instytucji, które jak zawsze wspierają nas swoją pomocą, swoją pracą. Z tego miejsca chciałabym szczególnie podziękować Piotrowi Szewczykowi, że nas tu gościł.
że goście tutaj nas zawsze. Bardzo miło zostaliśmy dzisiaj przyjęci. Obiecujemy, że pokażemy się tutaj przy najbliższej okazji już niedługo. Już niedługo. Mam nadzieję, że te koncerty wpiszą się w kalendarz imprez tutaj naszego Mokisu. Chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim muzykom, wszystkim chłopakom z Wodecki Projekt, którzy przyjechali tutaj, zagrali dla nas ten pierwszy koncert. Oni go grali w lutym, ale moim marzeniem było to, żeby zagrali również ten piękny koncert tutaj. Dziękuję również Tomkowi Pawlakowi, który gościnnie zagrał tutaj z chłopakami. Dziękuję Wam, bo bez Was tak naprawdę te wszystkie wydarzenia, które robimy, byłyby niczym, ponieważ sala ma dość mocno ograniczone ilości osób, a dzięki Wam jest to możliwe, że ktoś inny też to zobaczy. Dziękuję też Cukierni Dziadkowiec, która zawsze nas wspiera, Kwieciarni Amaryllis. Dziękuję wszystkim tym, którzy się włączają w to, również też Drukarni ProGrup, która dość mocno nas wspiera. I wszystkim moim przyjaciołom, którzy zawsze, zawsze wspierają mnie przy moich odjechanych akcjach, jak oni to mówią. Także to jest naprawdę budujące. Myślenice to miejsce, gdzie ludzie dobrego serca łączą się niejednokrotnie. To miejsce, w którym spotkania takie jak ten koncert właśnie w Mokisie pokazują, że warto, że można działać wspólnie i pomagać osobom w pomocy, a przy tym dobrze się bawić wspólnie. Z Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla Myślenice ITV Małgorzata Miszczak. Przybyło nam po kilka lat, niby ten sam, a jak